Raport Indeks Millennium – Potencjał innowacyjności regionów, opracowany przez analityków Banku Millennium, powstał pod wpływem obserwacji polskiego rynku. Dostrzegając atuty i problemy polskiej gospodarki w sferze innowacyjności, postanowiliśmy dokonać analizy różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów oraz zainicjować ogólnopolską debatę na temat tego, jak można te różnice zmniejszać. Innowacyjność regionów ocenialiśmy w oparciu o 6 kryteriów. Tegoroczny raport został poszerzony o analizę struktury branżowej oraz jej wpływ na poziom rozwoju poszczególnych województw. Analiza wykazała wysoką zależność pomiędzy strukturą branżową danego województwa a stopniem jego innowacyjności. Województwa charakteryzujące się wysokim udziałem branż o wysokim poziomie techniki lub opartych na wiedzy znalazły się na czele indeksu. Przykładem konsekwentnie realizowanej polityki inwestowania w innowacyjne branże gospodarki, w tym przypadku lotnictwo i kosmonautykę, jest województwo podkarpackie. Województwo odnotowało w rankingu skok w wydajności pracy o 8 pozycji, co jest rezultatem m.in. umiejętnie prowadzonej polityki branżowej. Ponadto kształcenie na Politechnice Rzeszowskiej jest w dużej mierze ukierunkowane na potrzeby regionu, w tym branży lotniczej. Według indeksu Millennium 2017 w czołówce regionów o największym potencjale innowacyjności niezmiennie znajdują się 4 regiony: mazowieckie, pomorskie, małopolskie oraz dolnośląskie. W ostatnim czasie zauważalne jest zmniejszenie dystansu pomiędzy mazowieckim a pozostałymi 3 regionami z czołówki rankingu. Dolnośląskie, małopolskie oraz pomorskie konsekwentnie, dynamicznie i relatywnie szybciej niż mazowsze zwiększają wydatki na badania i rozwój oraz liczbę pracujących w obszarze badań i rozwoju. Nieprzypadkowo Politechnika Wrocławska w najnowszym rankingu Perspektywy 2017 jest liderem zestawienia pod względem kryterium innowacyjności. Tak jak w ubiegłym roku, na najniższych pozycjach rankingu innowacyjności znalazły się województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz lubuskie. Niemniej jednak one również awansowały w porównaniu z zestawieniem z ubiegłego roku. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego na poprawę potencjału województwa mogła wpłynąć obecność 3 parków naukowo-technologicznych oraz rozwój lotniska w Szymanach, co zwiększyło atrakcyjność inwestycyjną regionu. W porównaniu z ubiegłym rokiem prawie wszystkie województwa osiągnęły wyższą średnią z 6 analizowanych czynników wpływających na innowacyjność, zmniejszyły się też różnice pomiędzy regionami. Dowodzi to, że wzrost innowacyjności Polski jest przede wszystkim efektem rosnącej innowacyjności mniejszych ośrodków i mniejszych województw, a nie tylko lidera mazowieckiego. Ciekawostką jest fakt, że największy rozwój potencjału innowacyjnego w ciągu ostatnich lat osiągnęło województwo lubelskie. Główną przyczyną awansu lubelskiego jest liczba wydanych patentów, która w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła 3-krotnie. Wzrost liczby patentów jest efektem wysokiej pozycji Lublina jako ośrodka akademickiego. Województwa, które nie zmniejszają dystansu do lidera, to łódzkie i śląskie, które w ostatnich 5 latach spadły o 3 pozycje w rankingu. Na pogorszenie się potencjału innowacyjnego tych województw wpłynął przede wszystkim spadek stopy wartości dodanej, zapewne ze względu na pogorszenie się wyników górnictwa, ale także mniejsza niż w innych województwach dynamika wydatków na badanie i rozwój, a przez to liczba uzyskanych patentów. Równomierny rozwój regionów wymaga zarówno wsparcia na szczeblu centralnym, jak też na poziomie poszczególnych regionów. Przykładem wsparcia regionów ze strony państwa może być droga Via Carpatia, której realizacja powinna przyczynić się do wzrostu potencjału inwestycyjnego regionów Polski Wschodniej. Zadaniem władz lokalnych jest z kolei umiejętne wykorzystanie środków, w szczególności funduszy unijnych. Bardzo istotne jest również podejmowanie inicjatyw wspierających współpracę biznesu z ośrodkami akademickimi, np. poprzez tworzenie parków technologicznych lub inkubatorów przedsiębiorczości. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami rankingu Millennium 2017 oraz dyskusji na temat innowacyjności nie tylko kraju, ale również regionów.